Liryczny dealer. Mój dzisiejszy gość jeszcze nie grał na bagnie, ale mam wielką nadzieję, że tam go zobaczymy. Bo na to zasługuje po prostu. Pierwszy raz usłyszałem o Sweet Noise w połowie lat 90. i powaliło mnie na kolana. Głębokie do bólu teksty w połączeniu z brutalną muzyką trafiły mnie prosto w serce. Było bardzo podobnie jak z Illusion, o czym opowiadałem już wcześniej przy okazji audycji z Lipą. A dziś usłyszymy szczerą do bólu rozmowę z człowiekiem, który wstrząsnął w latach 90. tak mocno polskim showbizem, że cały ten system nie udźwignął tematu, nie poradził sobie z tym, co oferował Glaca. Po prostu polska scena nie była dojrzała do tego, co wtedy proponował ten artysta. Jego wizja oraz ambicje, chęć zrobienia czegoś wyjątkowego wybiegały daleko w inną epokę. Na zachodzie osiągnąłby status supergwiazdy oraz pełne konto w banku i propozycje współpracy z różnych stron. Niestety, polskie realia oferują co innego i artystów, wizjonerów raczej miesza się z szambem lub ignoruje. Piotr Glaca Mohamed, lider i współzałożyciel Sweet Noise, My Riot, obecnie solo oraz w duecie z legendą amerykańskiej sceny Justinem Chancellorem, z grupy Tool stworzyli projekt MTV Void. Glaca nagrywał z takimi artystami jak Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Edyta Górniak, czy obecnie z raperem Peją, za co został wyklęty. Dla mnie to wielki artysta, który fantastycznie połączył style ciężkiego rocka z hip-hopem. Znamy takie projekty ze Stanów, na przykład Run DMC z Aerosmith, którzy osiągnęli ogromny, fenomenalny sukces. Można o tym długo opowiadać, jak i o dokonaniach Glacy. Nasza rozmowa była długa i pełna goryczy i osobiście wolałbym z nim dyskutować o przyjemniejszych sprawach. Posłuchajcie i podzielcie się z nami informacją, czy widzielibyście Sweet Noise na bagnie, bo to miejsce znane jest z magii reaktywowania uśpionych zespołów. Zapraszam. Przed nami po piosence Piotr Glaca Mohamed. Halo, halo, witam Cię Piotrze bardzo serdecznie. Pan Nick Artur, Radio Underground z tej strony. Witam, cześć. No, staram się w moich audycjach raczej politycznych czy religijnych rzeczy nie poruszać, skoncentrować się bardziej na sztuce, szczególnie na muzyce. Jednak ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie, poruszyły nas wszystkich. Ty bardzo to tak ambitnie komentujesz w społecznościowych mediach. Mm-hmm. Co chciałbyś, no już rozmawialiśmy troszkę też na ten temat, chciałbyś coś jeszcze dodać do tego ostatniego wydarzenia, gdzie zginął ten Polak i jeszcze 6 innych ludzi? No, więc to większość rzeczy, które chciałem powiedzieć, to generalnie w postaci różnych postów jakby udostępniłem, więc wiesz, to jest tak skrajnie szeroki temat, że w sumie naprawdę, wiesz, trudno powiedzieć od czego należałoby tutaj po prostu zacząć i wszyscy mniej więcej, którzy interesują się tematem, to wiedzą, co się dzieje. A za tych, którzy się tematem nie interesują, no to niezmiennie jest mi od miesięcy wstyd. Najpierw to był szok, jakby niedowierzanie, że tak naprawdę świat może funkcjonować w miarę teoretycznie, przynajmniej normalnie, patrząc z zewnątrz, w momencie, kiedy tego typu ludobójstwo, tego typu tragedia ludzkości jest tak naprawdę relacjonowana 24 godziny na dobę w mediach społecznościowych i w sumie trzeba się starać, żeby przed tym uciekać. W sensie po prostu trzeba się podłączyć pod media
Scentralizowane media i społecznościowe, i tak naprawdę media ogólne, czyli telewizję, jakakolwiek prasa, którą gdzieś tam przyjmujesz i do ciebie dociera, no to musi być już tak sprofilowane, żeby to po prostu ten temat był omijany, ewentualnie przedstawiany w takim świetle, żeby tak naprawdę indywidualności to w sumie zupełnie nie dotykało, nie zrzucało na nich żadnej winy, nie budziło jakiegoś poczucia winy, że milczenie na taki temat jest katastrofalną sytuacją, jest katastrofalnym błędem. Nie tłumaczenie tego nie tylko nawet sobie, ale nie tłumaczenie tego dzieciom, nie tłumaczenie tego ludziom wokół jest straszne, ale też jest w ogóle tak naprawdę wskazywaniem, jest skrajnym debilizmem według mnie, jest głupotą po prostu, jest skrajnym wypraniem mózgu, bo tak naprawdę stawia potencjalnie wszystkich biorących taki niemy, milczący współudział w tym, w takiej sytuacji, że nie będziecie mogli mieć pretensji, kiedy zacznie was to dotykać generalnie. I system tak działa teraz, ale działał tak zawsze, że tworzy po prostu precedensy, które są przesuwaniem pewnych granic tego, co ludzie są w stanie stolerować, co społeczność jakby międzynarodowa i ludzkość w ogóle jest w stanie znieść, jaki rodzaj cierpienia, jaki rodzaj zniewagi, jaki rodzaj tak naprawdę oszustwa. Wiadomo, można tutaj mówić o różnych poziomach tego próbowania, jak daleko może organizm państwa, nie mówię tu tylko o polskim państwie, ale ogólnie o systemie, który w większości świata nadal jest mocny i funkcjonalny, czyli po prostu system, który przesuwa granice wszystkiego krok po kroku i ewidentnie przyspiesza. Są takie momenty, że po prostu dzieją się rzeczy ważne. Nie mówię, że inne tragedie czy inne wydarzenia są mniej ważne, takie jak powiedzmy konflikt na Ukrainie, czy masa konfliktów, które cały czas się dzieją, czy na przykład konflikt i tragedia ludzi w Sudanie, który jest mi bardzo bliski, ale są takie wydarzenia, które podobnie jak World Trade Center, podobnie jak apogeum COVID, kiedy stało się jasne, że jest to jednak oszustwo, i jest Palestyna, i to są te momenty, gdzie to po prostu ewidentnie przyspiesza na zasadzie po prostu złamania pewnego tabu i takich ograniczeń i wprowadzenia nowych obostrzeń, nowych regulacji, ale tak naprawdę nowych po prostu zwyczajów te granice, które przesuwa konflikt palestyński, poza tymi, których jeszcze myślę, że nie znamy, powiedzmy, są znane w niektórych krajach, to wygląda w jednych wygląda tak, w innych wygląda inaczej, ale no w Niemczech na przykład można iść po prostu do pudła za sympatię, za wyrażanie głośno sympatii propalestyńskich, więc w Polsce to tak jeszcze nie działa. Tu w Londynie jest podobnie, i też tłumione są różne akcje wspierające Palestynę czy zwolennicy. No tak, więc to wygląda różnie w różnych miejscach. Myślę, że to jest jakaś tam przeszłość i kolonialna tych krajów, miejsc. Anglia jest bezpośrednio tak naprawdę odpowiedzialna za praktycznie powstanie państwa Izrael w latach 48-47. I jeden z architektów głównych, tak. No tak, dokładnie, jednym z architektów głównych, więc to tego się można było spodziewać. Niemcy grają jakąś dziwną rolę tutaj i tak dalej, no ale właściwie kończąc ten wątek, to ten nowy, niepisany, jakby, nie wiem, jakiś taki, nie chcę powiedzieć zwyczaj, ale to takie nowum w przypadku ludzkości jest, na dzisiaj można powiedzieć już, że na 100%, po prostu 90 tam parę procent ludzi jest w stanie live oglądać ludobójstwo w telewizji i nie zrobić nic. No to jest duża informacja dla ludzi, którzy sterują czy prowadzą w ogóle, tak naprawdę są gdzieś tam u sterów tego systemu, to jest duże info. To są te, spływają do nich masy danych,
w postaci tak naprawdę i wszystkich cyfrowych zapisów i reakcji i tak dalej, i tak dalej. I oni ewidentnie wiedzą, tak, ludzie są już na takim etapie, że możemy spokojnie tak zmanipulować sytuację, tak ją nagłośnić, że będą patrzeć dzień w dzień na ludobójstwo na ekranach swoich telewizorów, czy tam nie telewizorów, smartfonów, komputerów i nie będą i nie zrobią nic. I za to po prostu jest odpowiedzialna ta milcząca większość. No, tak naprawdę ludzie, których i ci znani, i aktorzy, i muzycy, i politycy, i Jurek Owsiak, i ten, i tamten, ale także na przykład pewnie gdzieś tam moja rodzina, czy ludzie, których znam. Dlatego mówię o tym takim wstydzie, który we mnie jest cały czas i to takie niedowierzanie po prostu, bo ja nie potrafię normalnie funkcjonować od paru miesięcy. Wszyscy raz działam poruszeni. Tak, raz działam mocniej, raz działam jakby w tej chwili, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że to osłabło, ale w momencie, kiedy jednak tyle organizacji takich społecznych przygląda się tej sprawie, to generalnie ja troszeczkę mniej w tym po prostu uczestniczę i obserwuję to, myślę, że dla swojego zdrowia psychicznego, ale te pierwsze 2-3 miesiące to były takie naprawdę ostre i ja do dzisiaj po prostu nie wierzę w tą sytuację, z drugiej strony nie wierzę w jakieś takie zakłamanie, które w Polsce się uwidoczniło właśnie po informacji o śmierci Polaka, czyli Jurek Owsiak po prostu z napisem, który generalnie nie wspomina zupełnie o żadnym współczuciu dla żadnej Palestyny. Stoi na tle baneru, który mówi jasno, solidaryzujemy się z Izraelem i żąda przeprosin tak egoistycznie tylko dla nas i dla siebie. Po 3 miesiącach nie mówienia nic. Dziwnie to wygląda. Mój apel do niego, to można powiedzieć, że to jest niszowa sytuacja, on pewnie nikim jestem dla niego tak naprawdę. Można by było pomyśleć, że po 5 występach tamto generalnie powinienem być kimś dla niego, a jako artysta, koleś, którego on tam nagradzał bączkiem złotym i w sumie którego promował jako jakąś taką, kurczę, nie wiem, miałem nadzieję przynajmniej zawsze, osobę myślącą na tym Woodstocku, która wniosła coś. Wydawałoby się, że mój apel powinien gdzieś go tam poruszyć i gdzieś tam mógłby się do tego ustosunkować. To te 3 miesiące milczenia w momencie, kiedy zajmujesz się pomaganiem dzieciom i tak naprawdę jesteś takim orędownikiem miłości dla innych, współczucia, pochylenia się nad słabszym, nad chorym i wiesz, że coś takiego się dzieje. To jest takie kurestwo, to tak bardzo widać, kto jest podłączony poprzez tak naprawdę media centralne do systemu centralnego, a bezpośrednio przez to podłączenie jest podłączony do pieniędzy, zepsutych i spierdolonych i zjebanych pieniędzy, to nie było takiego momentu, że to było tak jasne, jak w tym wypadku. No.
No, nie jesteś pierwszą osobą, która krytykuje Owsiaka i jego poczynania. A jak... Nie, no bo to jest po prostu, wiesz, bo to jest karygodne, nie? No bo jeżeli, wiesz, jeżeli robisz jeszcze coś innego, to okej. Okay. Ale jeżeli w ogóle zbudowałeś swoje imperium na muzyce alternatywnej, która zawsze była uosobieniem buntu, sprzeciwu i podkreśleniem takich jakichś... Rebelia. Wiesz, ludzkich reakcji i podstawowych w ogóle tak naprawdę. I na tym zbudowałeś swój festiwal, swoją tak naprawdę fundację i tak skrajnie odchodzisz od tego modelu po prostu i milczysz, uśmiechasz się, robisz show. Tam giną ludzie po prostu dziesiątkami, tysiącami, miażdżeni bombami, dzieci rozrywane na kawałki, a ty robisz swój finał i wszyscy na tym finale, wiesz, to jest tak naprawdę, ja go oskarżam jeszcze o inną rzecz, tak naprawdę to jest moje, ja centralnie oskarżam go po prostu o wciągnięcie wszystkich tych ludzi, czyli tych artystów, którzy chcą u niego grać, tych ludzi, którzy chcą przyjechać na ten festiwal. Część z nich może się nawet z tym nie zgadzać i chciałaby coś na ten temat powiedzieć. Nie! Jak chcesz być częścią polskiej muzyki rockowej i punkowej, musisz dobrze grać z Owsiakiem, nie? Jeżeli nie będziesz się wpisywał w politykę i sprzeciwisz się w jakikolwiek sposób Owsiakowi i orkiestrze, nie ma ciebie na mapie rockowo, punkowej w Polsce. Alternatywnej ogólnie. Ogólnie alternatywnej. Taką mamy centralizację i taki mamy mały kraj po prostu, że nie możesz mieć po prostu tak naprawdę wyjebane na Owsiaka grając rocka. To tak to jest po prostu prawie, ale że... doszło nawet do tego, że nie można go skrytykować, nie można się wyrazić, nie zgodzić z jego opiniami czy z jego poczynaniami. No, no, od razu jesteś powieszony na szubienicy, spalony na stosie za to. No, no to jest dyktatura i tak naprawdę, wiesz, taka wiesz, jest to upolityczniona organizacja w tej chwili, jest to organizacja popierająca, wiesz, jedno konkretne ugrupowanie polityczne, co jest wstydem, powinna być tak naprawdę apolityczna, dokładnie. Jak się pomaga ludziom, wyciąga się miliony w ogóle złotych z ludzkich kieszeni, żeby pomagać dzieciakom, chorym osobom i tak dalej, to powinieneś być absolutnie od pierwszego do ostatniego swojego akordu apolityczny w tym wszystkim. A to jest polityczne ugrupowanie, nie? Dokładnie. Polityczne Więc on wciągając wszystkich tych ludzi, to na moich oczach osoby, które znam, które są blisko, które współpracują z orkiestrą, organizują, robią zaplecze muzyczne, takie, jest to przecież armia ludzi. Oni wszyscy milczą na ten temat, bo to jest z góry narzucona sytuacja, po prostu milczymy na temat Palestyny, powiedzieliśmy przeproście za Polaka, that's it, koniec. Myślę, że tamte chwili by wyjebało ze 100 tysięcy ludzi, w sensie zrzuciłby ktoś, nie wiem, nie, wiesz, Izrael zrobiłby coś jeszcze bardziej okropnego niż zrobił i oni się nie odezwą. Tam po prostu nie będzie żadnego komunikatu. No wiesz, i to jest... To jest bolesne, dokładnie, ale zostawmy... To jest bolesne. Zostawmy tego Owsiaka, zostawmy jego pracę, niech sobie tam działa po swojemu. Crisis are exceptionally stationary.
but stop and look at the cataclysm down, down, down into the darkness of my heart. Gently it breaks the atrocious, the ugly, the alarming. Przejdźmy może do muzyki, do spraw przyjemniejszych, które towarzyszą Ci od dawna. Ciekaw jestem, jak została przyjęta Twoja płyta ostatnia, która została wydana w listopadzie, pod koniec ubiegłego roku, a była to druga płyta, drugie wydawnictwo Twojego duetu z Justinem, basistą Tula. Jaki jest odbiór przez publikę, przez słuchaczy? Wiesz co, to jest płyta... Ja nie skupiam się, tak naprawdę nie skupiam się za bardzo na kwestii, jak to zostało odebrane. Nigdy się nie skupiałem w przypadku MT Void. Jest to jedyny projekt, w którym jest mi to może nie tyle w 100% obojętne, ale nie ma to żadnego wpływu na to, jak odbieram ten projekt, jak go realizuję, kim jestem w nim i kim jesteśmy, jak to robimy. W sumie ta niezależność, która po prostu była od samego początku na drodze jakby MT Void, ona jest cały czas. Jeżeli chodzi o przyjęcie jakby międzynarodowe, w sensie takich kręgów związanych z muzą alternatywną, poprzez podcasty, poprzez reakcje ludzi, którzy kupili czy słuchają tego, one są bardzo dobre. Natomiast nie ma sygnału, że to jest coś szerszego niż niszowy projekt cały czas. Myślę, że ze względu na muzę, ze względu w sensie na taki wybór też konwencji przeze mnie i przez Justina. Natomiast na pewno jest to taki gdzieś tam na pewno krok do przodu w kwestii jakby wydawniczej i również promocyjnej. Więc jeżeli chodzi o świat, to jestem jakby w pełni zadowolony, gdzieś tam spełniony w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to była kontynuacja, to jest to kontynuacja, a tak naprawdę pogłębienie się milczenia wokół jakby i tego projektu, i mojej osoby, dosłownie zainteresowanie jakąkolwiek rozmową ze mną czy z Justinem jest było na poziomie zero. W ogóle, jesteś w sumie pierwszą... Nul, nic, zero. Jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiałem na ten temat z Polski. Zrobiliśmy dużo fajnych międzynarodowych podcastów, fajnych rozmów. Justin jest szanowaną osobą, nie muszę mówić, kim jest. I no i to, że ten polski rynek się na to zupełnie wypiął, a jednocześnie ślini się i w ogóle po kolanach już do Krakowa zapierdala, żeby z Tulem porozmawiać chociaż pół godziny każdy z tych dziennikarzy, jednocześnie miał możliwość na tacy w ogóle tak naprawdę dostania wywiadu z Justinem, no i ze mną, z muzykiem z Polski, który zrobił z nim projekt. Uważam nadal, że bardzo ciekawa rzecz, że rzecz, o której niektórzy twierdzą, że dziwne, że mówię, że powinno się pisać i tak dalej. Uważam, że jest to część jakby, nie patrzeć, kultury tego kraju, którą jakby reprezentuję, chcąc czy nie chcąc nawet od lat. I w sumie to, że tego zabrakło, to zupełnie uważam, że jest to tak, no takie też potwierdzenie takiego cancel culture, czyli wygumkowania mnie i wyrwania mnie zupełnie, wykasowania mnie i jakby z publicznej sfery, ale też absolutnie myślę w tym momencie artystycznej. To się jakby pogłębiało od tak naprawdę rozlania kwasu jakiegoś tam wokół mojej osoby, takiego osobistych kwasów. No ale to już do tych osobistych rzeczy to nie przechodźmy, bo dla mnie... Nie, tylko kontekst podaję, bo tak można by było pomyśleć, że to po prostu jest znikąd, natomiast to po prostu była taka sytuacja, która tam
która dojrzewała. Na temat Ukrainy też powiedziałem parę rzeczy niepopularnych, jakby tutaj no, absolutnie... Taka nasza rebeliancka dusza, a twoja szczególnie, Piotrze. To nie, no to jest to akurat w tym przypadku, poza moimi własnymi przemyśleniami i tak dalej, no to jest takich parę faktów, które po prostu ewidentnie rzuciły jakby znak zapytania na cały temat, ale kwestia jakby jest... Roger Waters jest tą osobą, którą ja po prostu ewidentnie szanuję. Kiedy zobaczyłem, że... I uważam go za mądrą osobę, uważam go za osobę, która ewidentnie poświęca czas na poznanie, wiesz, ekonomii, makroekonomii, geopolityki światowej. I to był dla mnie poważny szok i też test po prostu, że on został za swoje, za żądanie pokoju i przerwania tej wojny na samym początku został w Polsce praktycznie przyrównany do jakiegoś, wiesz, putinowskiego pomiotu w ogóle i obrażony przez wszystkich, łącznie z muzykami, którzy absolutnie zbudowali całe swoje kariery na Pink Floyd. Więc po prostu to była dla mnie straszna, też przekomiczna momentami sytuacja, w której po prostu nagle ich idol był starcem, który pieprzy pod nosem trzy po trzy i nie wie, o co mu chodzi. Ja w ogóle no, już wtedy też już nie, jakby nie wytrzymywałem i nie mogłem po prostu uwierzyć, że i poważni dziennikarze, i poważni muzycy potrafią po prostu obrażać Watersa, koło którego po prostu nawet, kurczę, szczerze mówiąc, nie byliby godni wiązać mu po prostu butów. Ale no, skoncentrujmy się na Glacy, bo to mnie bardziej interesuje w dzisiejszym spotkaniu. Mnie interesuje to wydawnictwo twoje z Justinem. Piękna płyta, chociaż szczerze powiem, że pierwsza mi się bardziej podobała. Nie wiem, być może... No to takie moje wewnętrzne odczucie. Czuję taki dłuższy pazur jakiejś agresywności w tej pierwszej płycie. Druga jest bardziej taka spokojniejsza, melancholijna. To jest moje wrażenie. Czy ta płyta jest w ogóle... No, tak może być trochę. Ta pierwsza była chyba bardziej
Pierwsza była na pewno bardziej surowa z paru tam różnych takich powodów też. Nagrywania tego bezpośrednio w studio Justina i poza samymi kompozycjami, to dla mnie sound tej pierwszej płyty też jest bardziej surowy i gdzieś tam analogowy, co dość trudno mi jest odtworzyć w domenie po prostu cyfrowej ten rodzaj takiego fajnego prymitywizmu i takiej organiczności, którą po prostu mają takie rzeczy, które są realizowane właśnie na stricte analogowych konsolach. I tamta płyta była taka, już pomijając w ogóle jakby strefę muzyczną, no ta jest inna i myślę, że następna też będzie inna. Czyli w przyszłości możemy się spodziewać się kolejnych owoców współpracy. Tak, już pracujemy i w sumie... Mhm. Ty też produkowałeś to i miksowałeś, jeżeli się nie mylę, tak? Tak, to akurat jest niezmienne w przypadku obu tych płyt, natomiast tamta była już tak stricte po prostu produkowana przez naszą dwójkę. Powiedzmy, że ode mnie się zaczynało to wszystko, kończyło się na jakimś wspólnym opracowaniu tych rzeczy, a w tym wypadku ja to robiłem w Polsce, konsultowałem jakby każdy krok miksu i weryfikowałem i tak dalej z Justinem online, no ale odbywało się to online i nie spotkaliśmy się jakby w realu ani razu, jeżeli chodzi o ten album. Rozumiem. No, większość publicznych mediów interesuje raczej reanimowanie trupa w postaci Depeche Mode czy Modern Talking. Mnie natomiast interesuje bardziej prawdziwa sztuka, prawdziwa muzyka pod nazwą Empty Void, czy Sweet Noise, czy My Riot, czy Glaca Solo, i takie rzeczy mnie bardziej interesują. I ciekawi mnie też na przykład, czy jest jakaś szansa na Sweet Noise coś usłyszeć, bo ja na tym się wychowywałem, w ten sposób ciebie poznałem, to do mnie bardzo docierało, tam bardzo tą swoją rebeliancką duszę pokazałeś i też jesteśmy to samo pokolenie, ale też mnie zawsze to zastanawiało, dziwiło. Teksty, to były te twoje teksty, szczególnie z tego pierwszego okresu, one były tak dojrzałe, tak głębokie. Czym ty się inspirowałeś, co ty robiłeś, w jakim towarzystwie ty przebywałeś, że takie rzeczy pisałeś? No to jest dobre pytanie. Powiem ci, że to jest naprawdę dobre i wydaje mi się, że dość trudne pytanie. W sensie, wydaje mi się, że to nie nawet z kim... No nie, co z kim przebywałem, to na pewno było ważne i w sumie te lata poprzedzające jakby Sweet Noise to była ewidentnie tamtejsza, z tamtych czasów, tych lat, przełom 80. i 90. Polska ulica, polska młodzież, polska alternatywa, polski punk rock, polski metal i no i to był czas, że w głowach tych ludzi naprawdę była wolność, w głowach tych ludzi było łaknienie wolności, była rebelia, była w tym poważna surowość, było w tym czasami trochę przemocy, ale było w tym dużo takiej bohemy. Ale była też bohema, były też spotkania i były też dyskusje do świtu o świecie, o układzie sił na świecie, o tym, co się dzieje w Polsce. I to jakby nikomu wtedy nie było obojętne zupełnie. Mogę teraz, jak wracam tak myślami do tego, no to wydaje mi się, że musiało to się łączyć z jakimś takim trochę w jakiś sposób systemowym albo przełomem i wtedy troszeczkę jest... ta kontrola jest mniejsza, albo wręcz pewnego rodzaju przyzwoleniem po prostu na takie postawy, które w sumie były, nie chcę powiedzieć, że one były
że ktoś kogokolwiek namawiał do takich postaw, ale generalnie one nie były duszone w zarodku, a media chętnie jakby chętnie pisały o tych rzeczach, pochylały się nad tym, analizowały teksty i tak dalej, i tak dalej. I w jakiś sposób były częścią tego buntu, który był po prostu żywy, więc jakby jakby tak spędzałem czas przed w ogóle przed i w pierwszych tam latach Sweet Noise i w sumie była w tym też jakby gorycz uzależnienia, poznawanie tego życia od takiej brutalnej strony, to na pewno też to na bank zmienia optykę. No i finalnie jakby wytrzeźwienie, więc to wytrzeźwienie było super ważnym motywem, na maksa ważnym w 94 i w sumie na pewno też zmieniła się muza, której słuchałem. Sięgnąłem po Henry'ego Rollinsa, The End of Silence. To jest ewidentnie album, który myślę, że nadał ostrze jakby mojej wypowiedzi, czy nawet taką brutalność wypowiedzi, czy taką no tak, brutalność i takie odarcie z ozdobników, po prostu walenie prosto w twarz jakby tekstem i istotą tego tekstu i w sumie na pewno tej Rollinsowi, temu albumowi w czasie wychodzenia z uzależnienia i w tych pierwszych jakby takich miesiącach po zawdzięczam dużo i w sumie to na pewno mnie w jakiś sposób kształtowało i poza tym na pewno podróże pomiędzy Polską a Afryką od najmłodszych lat, więc obserwowanie życia tam, w Sudanie czy w Libii, głównie w Sudanie, później różnic pomiędzy kulturą zachodnią a kulturą arabską, jakichś bolesnych rozczarowań, zagubienia pomiędzy religiami, zagubienia pomiędzy systemami wartości, zagubienia pomiędzy systemami też politycznymi i w sumie z jednej strony to życie, które tam znałem, czyli otwarta przestrzeń na maksa, jakaś taka dzika i jeszcze mało kontrolowana i piękno tej przestrzeni i wolniejszy tryb życia i nagle po prostu jesteś w kraju, który jest jeszcze komuną, przechodzi jakąś, wiesz, tak naprawdę rewolucję, no to te rzeczy na maksa po prostu dotykają i w sumie rodzą spostrzeżenia i wpływają na twoją postawę i widzisz wszystko jaskrawiej, mocniej, jakby boleśniej, więc w sumie to wszystko miało wpływ i w sumie jakieś tam odczytanie na pewno mi pomogło w kwestii układania jakby tych tekstów, a potem to już jest coś, co nazwałbym po prostu takim natchnieniem i takim flow, który się utrzymywał. Z serca płynęło wszystko. Flow, który się utrzymywał do czasu Ludzi Cienia. To był flow i czas Ludzi Cienia był apogeum tego flow, więc generalnie po prostu ten pamiętam, album praktycznie tak. On się praktycznie ze mnie wylał wtedy. Zanim przejdziemy do tego właśnie czas Ludzi Cienia, pamiętam dzień wydania, ale chciałbym jeszcze wrócić do tej Afryki, bo mnie bardzo ona intryguje. Spędziłeś tam wiele czasu, nagrałeś też tam płytę Tryptyk, tylko że już w innej części Afryki, w południowej Afryce, ale spędziłeś dużo czasu w Libii i w Sudanie, jak mówiłeś. Interesuje mnie tamtejsza scena. Czy tam też jakieś takie środowisko undergroundowe jest? Nie. Nie ma czegoś takiego? Nie. Na pewno nigdy go nie poznałem. Nie sądzę, żeby w Libii coś takiego było i taka scena. W Sudanie na pewno nie. Generalnie po prostu to była też muza, która... To były też takie dźwięki, które zupełnie akurat tego typu rzeczy ich nie interesowały. Myślę, że to mogłoby inaczej teraz wyglądać. Natomiast no, Libia jest zniszczona po interwencji Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego, który zdecydował się w pewnym momencie zlikwidować Gaddafiego i zanieść Libijczykom demokrację, coś skończyło się absolutną demolką kraju, który wrócił po prostu powiedzmy z 50 lat wstecz z bardzo dobrze rokującej i w sumie gospodarki i kraju, który się rozwijał i był piękny. Więc to jest kraj zniszczony przez
przez Zachód, a Sudan tak samo w tej chwili. Generalnie po prostu eksodus, ucieczka ludzi z, nie tylko z Chartumu, ale z całego Sudanu do Egiptu. Wojna domowa też wzniecona na podłożu walki o, o zasoby, o, o złoto, które jest tam jakby w potężnych pokładach i w sumie także teraz myślę, że nie. No, sądzę, że w niektórych częściach krajów arabskich czy Afryki tego typu scena jest pewnie w tej chwili, powiedzmy, że ona może być bardziej hip-hopowa. Może jakaś metalowa scena, są ewenementy jakieś takie nawet chyba, nie wiem czy Iran, ale jakiś Irak i tak dalej, więc to nie jest tak, że zupełnie tego nie ma, ale tam w ogóle nie, tam w ogóle tego nie było, tam jedyne z czym ja się karmiłem tam, co w sumie było też bardzo dla mnie ważne, to były płyty, które ojciec jakby mi przywoził z Europy, dawał mi, no i to najcięższe z tego było i to też mnie mocno jakieś tam ukształtowało, to było AC/DC, które w sumie inaczej tutaj mi smakowało, a zupełnie inaczej tam, nie? W sensie tam po prostu w tym upale, w tej Afryce, w której gdzieś nigdzie nie było tego typu muzy zupełnie, nie było nawet punktu odniesienia, co to jest. Już łatwiej było usłyszeć Jacksona, czy nawet Beatlesów, powiedzmy, i czasami gdzieś tam może, ale na świeżo, jak wychodziły te albumy, tam Back in Black, czy For Those About to Rock, czy nawet Highway to Hell, to puszczenie z tego z jakichś takich grundigów, które miałem, czy z jakichś takich odtwarzaczy, w tym upale i wśród tej natury, to tak naprawdę, tak jakby mi naprawdę w jakiś sposób jasny dzień rozrywał po prostu grzmot z nieba, prosto, zupełnie. Tak prawie, że to jest to określenie, to jest takie, jest rzeczywiste, bo to było nieziemska w ogóle, nieziemskie zupełnie odczucie. No i wchłanianie tego praktycznie samemu i też przebijanie się w ogóle przez zrozumienie takiego ciosu, nie? Takiej agresywnej, zajebistej muzy, której mi nikt w sumie nie potrafił też do końca wytłumaczyć. I to jeszcze był dodatkowo ten czas, że ja w ogóle nie wiedziałem, jak ci ludzie wyglądają, więc po prostu nie miałem dostępu, nie było mediów, nie było oczywiście internetu, ale też nie było żadnych gazet, plakatów. Ja się dowiedziałem dopiero, otwierając u handlarza plakatami, bo takie były kiedyś czasy, że ludzie handlowali plakatami z Bravo czy z Zarzewia i w sumie gość mówi, mam AC/DC, chcesz ten plakat? Ja mówię, no kurwa daj. I w sumie dał mi gazetę, którą naprawdę trzęsącymi rękoma otworzyłem i dopiero już będąc jakby w ogóle fanem ich przez XX lat, powiedzmy z 3-4, zobaczyłem dopiero, jak oni wyglądają w Polsce, więc no kosmos, no. Ja po tych twoich hardkorach, które na początku nagrywałeś na tych dwóch pierwszych płytach, bardzo mi się to podobało, nie ukrywam, i w wersjach koncertowych pamiętam twoje koncerty. Szczególnie jeden pamiętam koncert, ciekawe czy ty go pamiętasz. To był chyba w pierwszym programie polskiej telewizji. On leciał nawet tak wcześnie, w godzinach późno popołudniowych. Nie wiem, co to był za program, nie pamiętam, ale... Pamiętam. Tam leciała Godność, między innymi, i w pewnym momencie spod Enki ściągasz. Wiesz, o czym mówię? Pamiętasz ten koncert? Tak, ja pamiętam ten koncert. Kurde, ich nie było zbyt... co to było za petarda? Mówię, co za gość? To się dopiero dzieje. Widzisz, takie rzeczy pamiętam. Ale też pamiętam jeszcze wiele innych rzeczy z twojego muzycznego szaleństwa, bo jestem twoim fanem od zawsze, od początku. Pamiętam twoje audycje Za nią Ortodox w RMF-ie, w nocne rozmowy prowadziliście. Pamiętam też, pamiętam też, jak leciałeś do Afryki, do RPA, nagrywać płytę Tryptyk.
która była dla mnie, nie była aż tak hardkorowa jak te poprzednie, ale fantastycznie muzyczna. Ty uwielbiasz mieszać style i to mi się bardzo podoba. I nawet zapytam cię o kolejne zdarzenie, ciekawe czy pamiętasz, moja wtedy żona pracowała w kantorze wymiany walut na Heathrow i zaczepiła cię i zrobiliście sobie zdjęcie. O, tego nie pamiętam. Nie pamiętasz, ja ci prześlę tą wodkę na pamiątkę. Ale płyta Tryptyk była dla mnie petardą, jest nadal. To właśnie to, co tam odkryłeś, tą kulturę tych DJ-ów lokalnych, no to było coś niesamowitego, rewelacja. No tak, tak, tak. Ja też uważam, że to była taka, no, życiowa wyprawa i w sumie i też surowa, i też taka blisko jakby tego życia prawdziwego, które tam jakby poznałem na miejscu i w sumie i tych townshipów, to wszystko jakby odcisnęło piętno i na tej muzie, i tak naprawdę na mnie, i w sumie to też powstawało w jakiś super naturalny sposób, i te ślady przywiezione stamtąd, tak akurat wszystko się złożyło, że robiłem ten album z Toczko, Adamem, i może ktoś inny inaczej by na to zareagował, ale on po prostu od początku w ogóle nie udawał, że twierdzi, że przywiozłem mu klejnot stamtąd i że to jest mega zajebisty materiał, i był tak zajarany tą pracą, odkrywał też te wokale i tak naprawdę też ja pamiętam w ogóle sytuację pracy nad utworem Without, i ja mówię do niego, że w ogóle nie kumam gitar tego kolesia, one takie w stanie surowym brzmiały cholernie dziwnie. Dla mnie w ogóle wydawało mi się, że z nimi coś jest nie tak. Jak puściłem Toczce i on mówi, że tak, że super dziwne, ale mega zajebiste i inaczej w ogóle zrobione, nagrane niż to do tej pory jakby on realizował. Więc z tą płytą się łączyło parę takich rzeczy, że myślę, że to wyszło dobrze. W sumie do dzisiaj cholera wie, jakby się sprawy potoczyły, po prostu gdyby Magik nie zdecydował się na krok jakiegoś takiego rozstania ze mną personalnego i muzycznego wtedy. Po prostu wydaje mi się, Magik że... Magik był bardzo zdolnym muzykiem i myślę, że byście naprawdę tutaj szczyty osiągnęli. No tak, tak, tak. Myślę, że też byłby, jak już by tam ze mną pojechał, to byłoby pewnie wszystko prostsze i na pewno byłby otwarty, i do dzisiaj jakby tego po prostu, no, żałuję dla siebie, ale dla niego najbardziej po prostu, że kurczę, mógł się pojawić długowłosy, kurczę, blond gitarzysta z Polski i wbić, kurczę, ze swoją grzmiącą gitarą. Tak to widziałem wtedy i tak to widzę do dzisiaj, do townshipów i być uwielbiany przez tych gości po prostu. No a tak pojechałem tam. Tak? Tak pojechałem sam i sam to przeżyłem. I zrobiłeś super płytę, ale dla mnie to, chciałem powiedzieć, było na miarę czegoś takiego, jak Urbaniak wyjechał do Nowego Jorku i tam zaczął kombinować z tym swoim polskim jazzem i wiadomo, co Miles Davis mu powiedział, no tak, dajcie tak, mi tak. tego białego skurczybyka, prawda, bo chcę z nim nagrywać. No tak, I moim zdaniem, to wyście to samo zrobiłeś w Afryce, jak pojechałeś tam do RPA. Tak, to niestety, to już trafiło na mur tutaj już obojętności. Ciekawe to było, że no tak, w sumie to ten jakby taki kryzys pomiędzy mną a jakimś tam szeroko pojętym, powiedzmy, establishmentem muzycznym, powiem, po latach to jakoś, kurczę, przeminęło i w sumie My Riot to przełamał, ale wtedy to był Tryptyk po rewolcie, rewolta z kolei to był Peja. Peja już się nie mieścił zupełnie w tym... Kolejny rebelia. Tak, a to było kolejne, to było takie pierwsze danie dupy dla mnie po prostu rockowego establishmentu w Polsce.
polskich. No i tutaj mediach. Znowu zamieszałeś w tych stylach. Ty w ogóle kochasz mieszać i nagrywać z wszystkimi. Przecież te kurcze Edyty Górniak, Anny Marii Opek, teraz Rysiek Peja. Uwielbiasz takie właśnie, takie zagrywki robić. Co wychodzi ci... Wszystko mi wybaczyli, ale Pej nie wybaczyli mi do dzisiaj. Ale to już jest ich problem. No tak. Ty masz prawo z kimś chcesz śpiewać i grać i to jest twoja sprawa. A... No tak, tak, tylko że osoby, które mnie pytają, czemu nie ma tego tu, czemu nie ma ciebie tam, czemu nikt o tym nie pisze i tak dalej, no często nie rozumieją, że po prostu ten problem się zaczął wtedy i jaka była jego skala, nie? Bo skala po prostu... Znaczy ja nie uciekam od analizowania tego, mógłbym powiedzieć, że to jest moja sprawa, a ich sprawa jest... Natomiast nie uciekam, bo to dla mnie było takie społeczne, głęboki rozłam i głębokie niezrozumienie po prostu. I o ile trochę to przewidywałem, że tak będzie, to jednak skalą byłem zszokowany, nie? Że na przykład po prostu Trójka jako radio powiedziała szlaban na gościa, nie? Co? Nie gramy gościa, nie będziemy grać Sweet Noise i nie będziemy grać Muzy Blasy. I to wtedy nastąpiło, za co? Za Peje. Przez Peje, tak? Tak, oni byli tak wkurwieni, konkretni dziennikarze, szefowie muzyczni i tak dalej. I tak kurewsko jakby byli właściwie, bo ja to odbieram tak, jakby byli jakimiś właścicielami moimi, jak ja bym był ich własnością. Na zasadzie, tak. Jak reprezentant rocka, myśmy go wspierali przez tyle lat, graliśmy, on grał to i tamto i był rockowy. I jemu się ubzdurało, że on może zrobić hit z hip-hopowcem, który jest blokersem i jest oskarżany o to i o tamto i tak dalej. To im się zupełnie nie mieściło i wtedy pomyślałem, że to jest ekipa po prostu totalnych wieśniaków. Nie mówię tylko o Trójce, tylko ogólnie tak naprawdę o całym media, tym tak. Rockowym świadku, który zamiast skonsumować to w taki sposób, okej, był na świecie Run DMC, i Aerosmith, tak. Kurwa, mamy w Polsce Sweet Noise i SLU i Peje. Zróbmy z tego, kurczę, pomost pomiędzy tymi blokami, a tym rockowym Woodstockiem. Zróbmy z tego jakby zajebiste połączenie styli i zbudujmy na tym jakąś wielką wartość. Ale przypomnij sobie, co było w 70-tych latach, jak era punk rocka wybuchała. Przecież było to samo. Dokładnie to samo się działo. Wszyscy artyści na początku zostali wyklęci, po prostu wyrzuceni poza nawias. Nie chcieli z nimi rozmawiać. To dopiero po pewnym czasie i tak naprawdę po drugiej, przy drugiej fali dopiero to jakoś uznanie takie zdobyli. No tak, ale to są trochę... No, akurat nie wiem, nigdy tej paraleli nie widziałem i w sumie dla mnie to trochę są... bo to było takie, to było mocno personalne po prostu, bo to nagle, dotknął wiesz, ciebie, to jest tak. Jakby, tak, że bo to, bo, wiesz, zespół Sweet Noise wtedy po czasie ludzicie niekwestionowany kolos po prostu na tej scenie i oni stwierdzili, że nie, to jest zdrada, kasujemy was, nie? Mhm. Więc wiesz, wtedy zaczynasz po prostu czuć centralizację tak naprawdę, o której mówię, to teraz centralne media i tak dalej, to wtedy zaczynasz czuć centralizację tego establishmentu i mediów i nagle paru kolesi, którzy wykonują do siebie telefony, kontaktują się i tak dalej i nagle jest pyk, pyk, pyk. Nie, to nie jest żadne wydarzenie. Nie? Oni mi tłumaczyli, że Rewolta to jest płyta z remiksami i nic szczególnego. Nie? Wiesz, to jest dziś, to jest numer. Innych nie grywam, ale to jest numer, który jest moim paszportem na każdą wybraną, jakąkolwiek sobie wymyślisz, imprezę hip-hopową. Wjeżdżam tam z jeden taki dzień i wjeżdża do nich gość, który przynosi im rockową energię, szczerość, prawdziwość i szacunek mam we wszystkich tych kręgach. I co dziwne, nie mam szacunku na scenie rockowej, to jest dzisiaj faktem, a mam absolutny szacunek na scenie hip-hopowej jako jedyny tak naprawdę rockowy myślę wykonawca, który po prostu może wbijać na te imprezy jak do domu. No i to jest jakieś... Ciekawe to jest to, co mówisz. To jest bardzo ciekawe, to jest kuriozum i to jest po prostu dziwoląg taki. Natomiast ja po prostu od samych pierwszych dni, po prostu jeden taki dzień wiedziałem, że ja podjąłem dobrą decyzję, nie? Że po prostu ci ludzie... To jest przykre, że to są ludzie, którzy kiedy będę na przykład
potrzebował pomocy, to oni mi pomogą i będą wierni w tym. Bo jak raz pokażesz ulicy miłość, szacunek, ona ci tego nigdy po prostu nie zapomni, nie? Tak. Natomiast dokładnie. Jakby rockowa scena, nie wiem z jakich powodów, której oddałem serce, duszę i kupę życia w ogóle, dość łatwo mnie skreśliła, nie? I to mnie boli, nie? To jest coś, co jest moim osobistym, jest to moim osobistym rozczarowaniem na wielką skalę, nie? Że po prostu tak dużo fanów Sweet Noise poprzez różne rzeczy, oskarżenia takie i inne, a postanowiło zwątpić po prostu w mój intelekt. To jest i dlatego przyrównuję tą sprawę, dlatego tak rozumiałem osobiście w sumie opluwanie Watersa. Miałem taką kłótnię ze Zbyszkiem Krzywańskim. Mówię, kurwa, Zbychu, wychowałeś się na muzie tego gościa, nie? Zbudowaliście Republikę, bo było Pink Floyd. I ty plujesz na kolesia, nazywasz go starcem, któremu się pomyliło w głowie? Czy oszalałeś w ogóle, Zbyszek? Nie mogłem mu tego wytłumaczyć, nie? I ja w podobny sposób po prostu w pewnym momencie jakoś ktoś gdzieś rozsiał jakiegoś wirusa, który nagle zainfekował głowy i ten Glaca był wtedy zajebisty, teraz jest nikim. Jest kurwa psem, obszymurem, zbłądził, pojebało go. Jest szalony. No i to jest straszne, nie? Bo myślisz po prostu przez ileś płyt i to jest dla mnie ważne, nie? Że w sumie rozbudzasz intelektualnie jakąś grupę ludzi, publiczność, prawda? Tak. I ona uczestniczy w twoim buncie, nie? I po prostu grasz i wychodzisz na scenę w 2003 roku, jest 400 tysięcy ludzi, które chłonie w imię Boga, godność. Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz, skurwiela i inne rzeczy. I myślisz sobie, kurwa, rozbudziłem intelektualnie tych ludzi, ale oni są piękni, ale są zajebiści, ale to jest niesamowita przyszłość Polski. Tak, wierzyłem w to. No, przysięgam ci, że wierzę. I jakby to gorzko nie zabrzmiało, dzisiaj już w to nie wierzę. Nie? A gdyby dzisiaj Magik do ciebie... Poczekaj, daj mi dokończyć. Nie wierzę w to. Mhm. Nie wierzę w to i uważam, że idę inną, jakby z premedytacją idę inną drogą, nie? Porzuciłem nadzieję muzy, sztuki jako narzędzia rozbudzenia wśród ludzi konsekwentnego, ugruntowanego buntu i postawy, która kwestionuje porządek rzeczy. Uważam, że ten eksperyment się nie udał, nie? Ludzie, że te masy, które tak karmiły się muzą, a nie tylko moją, Rage Against the Machine, kurwa, punk rock i tak dalej, coś poszło kurwa nie tak, bo to są ci sami ludzie, których ten system po prostu rżnie w tyłek bez trzymanki, nie? Czy jest to COVID, czy jest to Izrael, czy jest to Ukraina. Niestety, to są masy podległych ludzi, których załatwiasz jednym, kurczę, zapiskiem w prawie i wszyscy kładą po sobie uszy i zapominają o tym, że się kiedyś buntowali. Uważam, że w skali globalnej sztuka jako narzędzie rozbudzenia buntu i świadomości ludzkiej kurwa dała dupy i nie zdała egzaminu poza wyjątkami. No poza wyjątkami, które są. Brakuje tych rebeliantów obecnie, ale chciałem ci... Nie brakuje tych... To nie jest dobrze powiedziane. Nie brakuje rebeliantów. Nie ma na to miejsca. Nie rebeliant wychodzi i jest tak... Tak, rebeliant wychodzi w tym samym momencie, kiedy on daje komunikat rebelii w muzie, jest przerzuty przez system, wypluty i jeżeli nie gra w grę, to jest mną, rozumiesz? Siedzi w piwnicy, ty ze mną rozmawiasz, a mój zasięg jest po prostu bardzo konkretnie, centralnie odcięty z każdej strony, nie? That's it, koniec, nie ma tematu. I po prostu, tak. A ludzie, jakby to powiedzieć, no to sam widzisz, nie kultywują tego. To jest tak, jak ja myślałem sobie, mówię, kurwa, ciekawe, jak wyglądają profile ludzi, którzy po prostu jawnie mnie obrażają i tam się odwrócili. I nagle mówię sobie, o,
macie błyskawice, wspieracie to, tamto, wspieracie demokrację, demokratyczne ruchy. Widziałem to na ich profilach. Mówię i myślałem o nich, czy was pojebało? Przecież ja stoję po tej samej stronie, nie? Od lat. Od lat stoję po waszej stronie, od 94 roku, od pierwszej płyty robię muzę dla was. I w dodatku, kurwa, te profile, te wszystkie rzeczy zbudowaliście, mówię o fanach, no bo nie mówię o wszystkich, ale mówię o tych, którzy na moi również będą na inspiracji tym, co ja robiłem, a i jednocześnie potraficie powiedzieć, że jestem, kurczę, pomyleńcem, że się pogubiłem i że jestem nikim. No to jest jakiś, wiesz, psychologiczny po prostu zakręt, który wcale nie jest mi tak prosto rozwikłać. Piotrze, a gdyby dzisiaj do ciebie Magik napisał: Piotrze, nagrywamy, mam materiał, robimy rozpierduchę znowu. Wiesz co, nie, on nie musi do mnie pisać, bo ja z Magikiem za 10 minut mam telefon i będziemy robić razem muzykę. Natomiast czy to będzie rozpierdol i czy... Wiesz, to w tej chwili na pewno nie jest już takie... Absolutnie to w ogóle nie jest takie proste, nie? W wykonaniu... Nawet nie chodzi... Co? Już myślisz, że to minęło. Nie. Nie, ja nie myślę, że między mną a nim minęło. To nie. Mhm. I nie sądzę, że nie bylibyśmy w stanie. Po prostu przeprowadzenie tego ze Sweet Noise w Polsce. Zaczęliśmy od tą rozmowę, wiesz. No, myślę, że mnie dokładnie słuchasz. Sam tak, to powiedziałeś. Tak, jest, nie grasz, kurwa, z Owsiakiem, jesteś wykasowany. Wyobraź sobie, teraz wraca Sweet Noise. Powiem ci, jak może wrócić. Sweet Noise może wrócić na przykład na 2-3 duże, powiedzmy, koncerty, nie z kim innym, jak właśnie z SLU. I na przykład, kurwa, kurwa, jak mu jest? Nie Sokół, tylko Ostry. Mhm. Taki kurwa zestaw, który po prostu ewidentnie przyciągnie ludzi, zmieszaną publiczność i tak dalej, i pozwoli mi zrobić to wbrew temu, że środowisko rockowe w ogóle nie chce mieć ze mną nic wspólnego, więc pod tym kątem to jest problem, rozumiesz? Tak, ciekawy jestem. To jest problem pod tym, że normalnie w takich warunkach, jeżeli wraca Sweet Noise, no to jest Owsiak, który mi, kurwa, minęły lata, zapraszam, zajebiście. Duża scena, bum, jest, pozamiatane. Możemy to zrobić w każdej chwili, wystawić wizualizację i zgnieść wszystkich wizją. Nie ma na to pozwolenia, rozumiesz? My jesteśmy zbyt, kurwa, groźną... To była zbyt groźna rebelia. To w tej chwili, spójrz na ten festiwal, spójrz, kurwa, na tego gościa, co on robi. Xanax, nie Xanax, kogo on tam zaprasza i co to jest? Nawet jak są... Dlatego wiesz, ciężkie... chciałbym ci polecić inny festiwal, z którym my tutaj współpracujemy i który promujemy, Rok na Bagnie w Goniądzu, i myślę, że z twoim projektem bardzo chętnie by tamtejsza publiczność cię tam zobaczyła. Nie wiem, czy słyszałeś o tym festiwalu. Nie. Ja ci podeślę ci parę linków. Dobra. To jest coś niesamowitego. Coraz więcej osób mówi, że to jest... Bardzo przypomina im to wczesny Jarocin, że są podobne klimaty, fantastyczne kapele przyjeżdżają. Tam nie tylko lokalne gwiazdy przyjeżdżają, ale i międzynarodowe. I myślę, że taki projekt jak Sweet Noise by się bardzo tam odnalazł. Zobaczymy, jak najbardziej. Zobaczymy, wiesz, bo to... Wiesz, jak to wygląda. To jest coś, co... Wiem, oczywiście. Po prostu... Musisz postawić nagle do pionu coś, wiesz, wziąć na to, znaczy jakąś odpowiedzialność, dokładnie, że to się uda i tak dalej. Więc to nie jest to łatwe, ale no zobaczymy.
nic nie odmienił mój świat. To nowy czas, świeża krew, bunt który złamie ich rdze. Dzieci mroku, terroru i wojny, czas upadły gwiazd niespokojny. Rytm, który rozdarł noc, to jest przekaz, który zmieni ten los. To nieprawda, że nie możesz nic, to dowód życia i strzał w sam szczyt. Teraz stali bądźki, wiesz o mnie, się na wolę, nie zapomnij o mnie. Ten ślad, który masz i nosi na sercu, głos wolności, zwycięstwa i ręku. Irak, Iran, Afganistan, dzieci Azji, politycy z pamborskie piekło, zwykłych ludzi na szczycie, wyzysk, skelity nam ludzie. Masz oczy czyste, znam te łzy, serce bije, dziś jestem. Że wierzysz, że jesteś i będziesz. Oczy czyste, znam te łzy, serce bije, dziś jesteś tu. Możesz wszystko, żyjesz tu i wszędzie. Powiedz, że wierzysz, że jesteś i będziesz. Oto kolejny manifest dla wszystkich trwających serc. Nieśmiertelne opowieści z poznaku takim the days. Wciąż być nie mieć, chociaż mam jedno i drugie. Już do końca tak być musi, już w tym życiu się nie zgubię. Powracam do tych dni, wciąż sięgając pamięcią. Staszica story, oto najeżyckie piekło. Dawno temu coś pękło, chłopak wracam do tych dni, których oprócz bólu nie odczuwałem nic. Powiesz, że na wodę pis, lepiej milcz, nie do wiarku. Dowód ludzki znieczulicy, znasz na co dzień, głęb na karku ma. Więc mam o ludzi, z którymi wyszedłem z cienia i nie zmienia się nic, chociaż dużo się podmieniał. Będziesz oceniał, w tym projekcie są emocje. LPS, SLU, ci zgracą kolejny kropek. I znów tu my porwę, nasza muzyka jest prawdą. Ten ból, miłość, strach, spróbuj to ogarnąć, sprawdź. Wyszedł link, to czas nudzi dzień. A głębiej niż myślisz, dotykam rdzenia. Siła wiary i moc połączenia. LPS, z ukrycia i cienia. Ta prawda jest dla mnie natchnieniem. Ta prawda jest bólem istnieniem. Ta prawda prowadzi mnie wszędzie, prawda, ona zawsze tu będzie. Wracam do chwil walki i oby, kiedy sam przeciwko wszystkim stałem sam na krawędzi upadku i nędzy. Tak to był czas, oddałem życie za smak wolności, krzyki i nagły blask. Przeszłą noc burzył mi i odmienił mój świat. Mam do ciebie masę pytań, ale no, nawet nasze radio nie jest z gumy, więc zadam dwa pytania ostatnie. Pierwsze, bardzo ważne. Nagrałeś, nagrywałeś z różnymi wielkimi ludźmi muzyki od Polski po zagranicę. Kilka nazwisk już wymieniliśmy. Co uważasz za swój największy sukces? Czy to, że występowałeś z tymi ludźmi, miałeś szansę z nimi nagrywać, czy to, że w latach 90. zatrząsłeś całą polską sceną, czy może to, że udało ci się współpracować z Justinem? Czy może coś innego? Nie, to jest... Wiesz co, no trudne pytanie. Tak naprawdę to... Tak naprawdę to jest to o tyle połączone, że gdyby nie Sweet Noise i gdyby nie działania ze Sweet Noise, to nie byłoby działań z Justinem. I w sumie mogę powiedzieć, że tak, że jestem na pewno dumny ze swojej drogi jakby muzycznej w Polsce. Z tych lat 90. ze Sweet Noise jestem ewidentnie dumny. To, co powiedziałem, to o tym, na ile oceniam efektywność tego przekazu, na ile ludzie to ponieśli, na ile to w nich jest, ilu. Z tym jest gorzej, natomiast jestem przekonany, że rzeczywiście takie jednostki są. Czasami spotykam takich ludzi, nie jest ich wielu,
Pomimo tego, że żyjemy w świecie mediów społecznościowych, to te media społecznościowe nie pokazują, ilu ich jest i to jest takie złudne, ale jestem przekonany, że są. Czy na pewno jestem z tego zadowolony, bo to było mocno niezależne działanie, bardzo, bardzo prawdziwe i w sumie bez specjalnej pomocy z zewnątrz udało się stworzyć projekt, który poruszył wszystkich i to był taki trochę live experiment Sweet Noise i tworzenie takie na pograniczu po prostu takiego trochę odosobnienia zawsze na tej scenie. I to, że Justin, że zbliżyła nas jakby muza Sweet Noise i płyty, no to też uważam na pewno za, kto wie, czy być może muzycznie taki największe wydarzenie moje w moim życiu, pracę z nim. Do dzisiaj tak uważam i do dzisiaj tak po prostu czuję, że tworzenie muzy z Justinem Chancellorem, czy z zespołu Tool jest po prostu, jest czymś niesamowitym, inaczej na to nie patrzę, inaczej w sumie na to nie potrafię patrzeć, więc to tak, te dwie rzeczy są po prostu gdzieś tam osią. Wypracowałeś sobie to swoją sztuką, swoją muzyką, swoją ciężką pracą. Nikt za darmo ci tego nie dał. Tak samo te inne duety, które tworzyłeś z Edytą Górniak, ze mną Marią Jopek, gdzie dałeś szansę Natalii Kukulskiej, ale ty to wypracowałeś. Inni chcieli takie rzeczy robić, im się nie udało. Ty to zrobiłeś? A tego nie wiem, czy chcieli, powiem ci. To jest ryzykowne. Dużo ludzi mówi, albo bym nagrał płytę z tym, czy z tamtą, a tu mam pomysł na to, czy na tamto, tylko nic... Ale myślisz, że ludzie chcieliby nagrywać z Górniak? Ja to tak cholera wie. No. Nie, to było ryzyko, to było inaczej, ja to inaczej postrzegam trochę. Ja myślę, że to był taki pokaz siły po prostu na zasadzie takiego głębokiego przekonania, że nie damy dupy, wiesz. Ale to jest tak zrobiliście to fantastycznie, tak samo jak Kazik nagrał z Violettą Villas rewelacyjny numer i to też była miazga potęga, tak samo ty to zrobiłeś. No więc jest taki moment, że czujesz po prostu, że nie spierdolisz sprawy i że po prostu to się uda i że utrzyma to muzyczny poziom, więc pod tym względem to było, no to było fajne, no, to była petarda. To był na pewno taki moment, no to był też moment taki, że się zaczęła trząść ziemia wokół nas, ale też wewnątrz w zespole, tak naprawdę zaczął pękać, świtek zaczął pękać w momencie sukcesu jeden taki dzień, po prostu, nie? I to nawet nie mówię o dziennikarzach, on wewnętrznie zaczął pękać, nie? Tak. Jakby ludzie, którzy byli wewnątrz i blisko, nie potrafili tego, kurwa, zrozumieć do końca, odnaleźć się w tym, te naciski z zewnątrz, kolegów, sceny, dziewczyn, rodzin, co wy robicie, z kim robicie, dlaczego tak robicie, wiesz, jakieś takie po prostu... Róbcie to, co robiliście do tej pory, najlepiej, grajcie, kurczę, gitarę i po prostu podstawowy skład i grajcie koncerty, małe kluby i wiesz, i oni przychodzili z tym do mnie, ci muzycy, dawali takie sygnały, no i to tam na moich oczach tak po prostu, wiesz, pękało i nie powinno, kurwa, wiesz. No nie powinno, ale pękło, niestety. To nie powinno, że tak powiem, nie powinno się... złamać. Za to mogę oskarżyć tylko wyłącznie establishment wokół, medialny, fanów, niestety wielu o zamkniętych oczach, klapkami i uszach. No bo to ci muzycy, nie, trochę mi jest ich trudno nawet po czasie obwiniać. Gdyby oni mieli trochę inne sygnały i inne środowisko wokół siebie, to by się tak po prostu... nie skończyło. To jest podobnie jak, kurwa, już kończąc, jak pojechałem do Stanów, w końcu wyjechałem stąd i się, wiesz, tam osadziłem i jest pierwszy MT Void, ale też na początku była praca tam dwumiesięczna z Toshi Kasai, zajebisty album, który do dzisiaj, kurwa, jeszcze nie został wydany i sobie obiecuję, że jakoś go upublicznię.
I ja im pokazywałem tam Woodstock, chyba tak, z tej płyty DVD. Wiesz, i oni wszyscy, jak jeden mąż, od Tomiego Lee, poprzez kurwa Steve'a Dudę, cały Tool, musicie być pod kolosem w swoim kraju, być, nie? Wszędzie, ja tylko mówię, nie w Polsce. A ja mówiłem im, nie, właśnie inaczej, musiałem wyjechać. Wyjechać z kraju. No bo to właśnie się skończyło, urwało, bo było za duże, nie wiem, za mocne, za silne. Niech sobie to ludzie sami w sumie odpowiadają po latach, dlaczego tak się stało i tak dalej. No ale tak się stało. Oprzytomniał, zaczął mówić, pisać, robić to, co chcą być częścią paru, który ściąga was na dno, bracie. Wyrzec się prawdy, przysięgam, nie potrafię być nic, kim nie jestem. Sfałszowanym tekstem, bez twarzy, charakteru, stoją kupy w ich szeregu. Zlecę pokolenia, których nic nie zapamięta. Ja piszę dla tych, którzy dziś szukają sensu, dla zagubionych w paranoi dźwięku. Zakratami piją pomoc mu, dla tych, którzy są sami. To dla was rytmi puls mego serca. Moje słabości, wygrana i potęga tych słów, które kruszą mur, słów, które żyją tu. Jeden dzień pozwól żyć, brat, rzucił się na sztucz. To na życia taki młody i samotny, nie miał szans na peconu niewygodny. To dla was rytmi puls mego serca. Moje słabości, i potęga. Kiedy umieram, wtedy jestem najsilniejszy. Tupac, Gates, Davis, Hendrix, wszyscy święci. W pokorze szukam siły, iskry i natchnienia. Dotykam czułych miejsc, duchy i sumienia. Dotykam życia, które tętni na ulicy. Miłości szukam, kiedy stoję na granicy. Tak, dzisiaj śmierci, gdzie wszyscy święci. To jest cena, którą płacą najwięksi. Cienia stoję za murem swoich łez i milczenia. Wiek pogardy, gwałcone niewinności. Wiek wyzysku, rasizmu i podłości. Czas pustych słów, to czas świętej próżności. Czas sprzedajnych dziwek dziś u progu świętości. Stoi krzyż, pod nim lincz i ubóstwo. Krechy innych wiarze dzisiaj mamią pospólstwo. To dla was rytm i puls mego serca. Moje słabości, wygrana i potęga tych słów, które kruszą mur, słów, które żyją tu. Jeden dzień pozwól żyć, brat rzucił się na sztuk. Szkoda życia, taki młody i samotny, nie miał szans na peconu niewygodny. To dla was rytm i puls mego serca. Moje słabości, łzy i potęga. Chcą my mądrze zniknął i zapomniał. Zginij mowę, zamknął oczy, odszedł. Piotrze, ostatnie pytanie i mam nadzieję, że mi odpowiesz na nie, bo ja szukam odpowiedzi od 30 lat na nie. Czy mam być twardy jak bruk? No musisz być twardy jak bruk, bo innego wyjścia po prostu chcąc trwać, to no to musisz być twardy jak nie ma innej, dla mnie nie ma innej recepty. A dla mnie, na przetrwanie. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych piosenek w życiu, jakie słyszałem.
No, dla mnie z kolei jest to taka jedna z najważniejszych, które mi się udało po prostu stworzyć. No i w sumie do dzisiaj ona pozostaje gdzieś tam boleśnie prawdziwa i no, także ciekawe też doznanie, nie? W sensie stworzenie tego, że to przetrwało tyle lat i w sumie dotknęło życia tylu ludzi, to też jest jakby na pewno niesamowita historia tego utworu i w sumie, który na płycie Getto jest dla mnie takim, no myślę, że on jest tam najważniejszym kawałkiem, no. Tak, przepiękny numer. O, dziękuję Ci za wszystkie piosenki, które zrobiłeś. Spoko. Dziękuję Ci za całą muzykę, którą zrobiłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś, bo naprawdę kawał świetnej roboty. I to nie jest żadne zwykłe cukrowanie, tylko naprawdę doceniam i szacun. Respekt, jak to super. Mówisz. Respekt, dokładnie. Tak to musi trwać i wszystko się po prostu zmienia i trzeba szukać. Wiesz, trzeba szukać nowej drogi i nowych jakichś takich nie tyle nawet wyzwań, ile po prostu sposobu na przetrwanie obecnej rzeczywistości, która nigdy nie pomyślałem, że będzie tak wyglądać, ale w momencie, kiedy myślisz i kiedy po prostu nadal masz w głowie identyczną postawę, jak wtedy, kiedy ten respekt powstawał, no to na pewno żyje się trudniej, nie? Bo po prostu wszystko kwestionujesz, zadajesz pytania i chcesz przejść na drugą stronę i nie do końca po prostu wiesz jak i szukasz drogi, eksperymentujesz. Więc myślę, że na tą drugą stronę, gdziekolwiek ona jest, to rzeczywiście dotrze ze mną niewiele osób i w sumie nawet tego specjalnie po prostu nie ułatwiam nikomu. Bo no, uważam, że jak ktoś w obecnych czasach nie szuka sam, nie kwestionuje i nie interesuje się tym, co się dzieje, to po prostu ma absolutnie przejebane. Dokładnie. Ja tylko na koniec powiem Stay Rebel i zapowiedz proszę ten bruk na zakończenie. Zagramy. Słuchacie audycji Stay Rebel. To jest bruk Sweet Noise. Pozdrawiam, Glaca. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, men. Na razie, trzymaj się.